Rodaku, idziesz głosować we wtorek po pierwszej niedzieli listopada na prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to pamiętaj, że przyjechałeś do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest to kraj kapitalistyczny, jest to kraj wolności słowa, jest to kraj dwupartyjny, jest to kraj, gdzie jest prawo do posiadania broni, jest to kraj, gdzie jest prawo do posiadania własności prywatnej, w przeciwieństwie do większości krajów na świecie, gdzie większość tych rzeczy nie istnieje. Obama jest zawodowym pracownikiem społecznym, który został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych z najbardziej skorumpowanego miasta w Ameryce, czyli Chicago, tak na marginesie prowadzonym przez demokratów. Jego akt urodzenia jest bardzo podejrzany. Nikt w 1961 roku nie pisał tam African American, tylko pisali Negro, a na jego matkę pisali White, no bo w tym czasie to nie było tej poprawności politycznej i po prostu tak się pisało. To było jeszcze rozdzielenie rasowe, no ale ten jego akt urodzenia, który jest przedstawiony przez White House, to ma bardzo dużo ciekawych rzeczy tam wpisanych. Wystarczy pogooglować. Ty nie głosujesz na człowieka, ty głosujesz na przyszłość Stanów Zjednoczonych. Partia Demokratów na dzień dzisiejszy to jest zbiorowisko wszelakiego rodzaju zboczeńców, ateistów, socjalistów, wszelakiej maści utopistów. Również dochodzi do tego Hollywood i znudzeni wnuczkowie ludzi, którzy zarobili miliony w Ameryce, w kapitalistycznej Ameryce. Clintonowa już wydała wojnę klasową i nazywa to wojną z hochsztaplerami i spekulantami. Czy nie przypomina nam to wszystkich tych sloganów w PRL-u po wojnie, kiedy partia socjalistyczna walczyła z tak zwanym dziedzicem, a kończyło się na tym, że wykańczano kułaka, a kułakiem to był każdy, kto miał dwie krowy, a nie jedną. Nie musiał to już być człowiek ze stadem krów, tylko miał po prostu dwie krowy i nazywano go kułakiem. Clintonowa i jej całe te lewackie towarzystwo doprowadzi w Ameryce do jednopartyjnego systemu politycznego. Ta nawałnica ludzi z Ameryki Łacińskiej, Południowej, z Afryki, z Bliskiego Wschodu i tak dalej, ma w sobie przekonanie, że państwowe prowadzenie kraju to jest to rozwiązanie praktycznie na wszystko. W ogóle nie ma przekonania o wolnym rynku, o biznesie i o prawach indywidualnych. Każdy, kto pracuje i płaci ubezpieczenie zdrowotne, na pewno zauważył, że od wprowadzenia przymusowego ubezpieczenia, tak zwanego Obamy, musi płacić dużo więcej niż płacił do niedawna i otrzymuje za to dużo mniej niż poprzednio. Clintonowa, tak jak i Obama, chce doprowadzić do kompletnej konfiskaty broni w Ameryce, broni posiadanej legalnie. Także jeżeli w czasie stanu wojennego milicja czy ZOMO zabrało tobie dubeltówkę, sztucer czy nawet wiatrówkę, bo do tego dochodziło, to mniej więcej wiesz, jak to się wszystko będzie odbywało. W oczach lewaków trzeba po prostu ścigać legalnego obywatela i nie zwracać uwagi na kryminalistów i bandytów, którzy i tak będą mieli jakąś broń czy narzędzia do kryminalnego. I nie trzeba zwracać uwagi również na młodych, rozżalonych ludzi psychicznie chorych, których według prawa amerykańskiego nie można zamykać w domu opieki psychicznej. Clintonowa prowadzi wszystko tylko i jedynie dla własnej swojej przyjemności z reguły materialnej. Jej numery z serwerem w piwnicy i 600 tysięcy e-maili, które opisywała, że są tylko o jodze i o ślubie córki. Serwer ten był wyczyszczany wielokrotnie, ale dzięki jej prawej ręce muzułmance Huma Abedin zrobiła sobie miejsce na swoim komputerze, które nazwała Polisa nas życie. No, dzięki temu to teraz wiadomo, o czym się rozpisywała Clintonowa. Na całe nieszczęście dużo więcej innych ośrodków wywiadowczych miało dojście do tych serwerów
z różnych krajów. Jeżeli masz głosować na Trumpa, to głosujesz na prawie 250 lat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jeżeli zamierzasz głosować na Clintonową, to będziesz głosował na następne 70 lat sowieckich Stanów Ameryki. Także podejmij decyzję. Jeżeli jesteś zadeklarowany jako demokrata, to najlepiej po prostu nie idź. Jeżeli jesteś zadeklarowany jako republikanin, to oddaj głos na swoją przyszłość. Na swoją przyszłość dla kraju, do którego przyjechałeś, żeby się nie zamienił w kraj, z którego wyjechałeś.